Dobra, zacząłem nagrywanie kolejnego odcinka. W ostatnim odcinku odbijaliśmy tutaj tą, co to jest, jakieś, no nie wiem, policję, czy posterunek, parking, fabrykę, nie wiem co to było. W każdym razie coś to tam było. I teraz udajemy się na Manhattan, więc lecimy dalej tutaj z naszą fabułą. I nie mogę się doczekać, aż dojdziemy do Dark Zone, tak zwanego, ale teraz idziemy na Manhattan. Jest u nas sklep, też nazywa się Manhattan. Znaczy, on się nazywa inaczej, ale każdy tak mówi na niego Manhattan. Znaczy, jaki kurde most ładny. Bardzo ładnie to odwzorowali, podoba mi się to. Jest nice. Dobra, otwieramy sobie, okej. Over there. There's a bar behind that building. Best whiskey sours in Manhattan. If we take this city back, I'll buy you a drink. Sorry. I mean, when we take it back. Here it comes. Bardzo słaba zagrywka, żeby wywołać emocje we mnie. The rest of us should be in this chopper. Can't believe it's finally happening. Okej. Okay. O, wow. John Cena. Okej, czyli nas ewakuowali. Takie flashbacki śmieszne. Okej, czyli wysadzili nam jeden helikopter i ranni wleźliśmy do drugiego. No dobra. Cześć ludzie, siemanko. Witam bardzo serdecznie. Infestation na początku miał klimat, a potem tylko PvP. A czy jest dużo tych survivali, tylko wiecie co? Brakuje mi takiego, bo te survivale, które są teraz, to takie popierdówki, takie... O kurde. Okej. Come on back. I need you. Okej, to było mega dziwne. Halo, wszystko jest okej teraz? The Division. Teraz powinno być okej. I'm right.
Halo, teraz dalej tnie? Halo. Już nie powinno przecież. O kurde, ale i nogę poharatało. Everything behind this gate is a goddamn war zone. So who's in command here? Captain Benitez was in charge. He was leading ops in the post office, but we lost contact when he left base this morning. Feast still radio silent by tomorrow. There's talk of pulling out. No one's pulling out. We're taking this city back. Get whatever gear you need. I'll catch up with you. Good luck out there. Y'all need it. Dobra, już powinno lecieć. Dobra, halo, halo, jesteśmy? Czy nie? Nie wiem, co tak lagowało, nie mam pojęcia i dlaczego tak się działo. Jesteśmy już na wizji, czy nie? Bo nagranie to widzę, że nagranie leci, ale czy stream leci, to też nie wiem. Nvidia jest tutaj, niby droplet jest zero. Halo, halo, wow, 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 proszę panów, proszę uważać. A to oni przyszli po nią. Jak miło. Oni będą czekać. Aha, dobra. Nie no, czekajcie, jest stream czy nie ma streama? Bo ja już się zaczynam denerwować. Dlaczego tak się dzieje? Wywaliło mu stream. No nie no, no przecież to są jakieś jaja. Halo, halo, zobaczmy, czy teraz będziemy na streamie normalnie. Wrócił, jest, jesteśmy już, tak? O kurde, dobra, słuchajcie, to kontrola, uwaga, czy mnie widać, czy mnie słychać? Halo, dzień dobry. Witam was bardzo serdecznie, chwilowo żyję. Nie mam pojęcia, co się działo, a ja też miałem klawiaturę trochę przesuniętą i źle pisałem. Więc chyba jesteśmy już, już powinniśmy być. No w każdym razie leciliśmy helikopterem i pani nam mówiła różne motywujące rzeczy. Jakieś takie, wiecie, takie, o popatrz, emocje tak bardzo są w naszej grze. Więc dobra, musimy się przebiec gdzieś i musimy bazę operacyjną ogarnąć. Dzień dobry, tu jakaś kwarantanna chyba jest. O kurde. Dobra, czyli muszą mnie sprawdzić, czy jestem czysty. Myłem się dziś rano. Nie jestem brudny. Ale spoko efekty, bardzo mi się podoba. Dobra, już mnie sprawdzili? To dziwne. Okej, czy to są inni ludzie tutaj? To też są inni ludzie. Dobra, czy my jesteśmy już w tej bazie Black coś tam? Witam, witam. Czy to jest ta baza tutaj? Połącz siły... Dostawca uzbrojenia. Dzień dobry. O, ja cię pierdzielę. Sprzedaj. Okej, okay, czy mogę posprzedawać tu rzeczy? Dobra, to posprzedajemy sobie niepotrzebne rzeczy. Na poziom czwarty to też mogę sprzedawać. Na poziom czwarty to sobie zostawię. Okej. Okay. Dobra. Witamy po przerwie. Cześć, witam, witam ponownie. Czy to jest ta baza, o której wy tam mówiliście w końcu, czy nie? Wygląda troszkę jak taka baza. A ciekawe, czy później jest player versus player jakieś takie konkretne. Otwórz skrzynię, skrytka. Aha, tu mogę sobie pochować jakieś rzeczy. Zdrowie, wytrzymałość. Skrytka jest pusta. Ekwipunek. Aha, czyli tu mogę schować te rzeczy. Aha, dobra. No okej, czyli tu lucik mogę sobie chować, dobra. Miło, bardzo fajnie. Zobaczmy, co tu mamy. Gdzieś musimy się... Aha, bo musimy założyć bazę operacyjną, okej. Let's go. Camp Hudson. To nie jest Dark Zone, aha, dobra. O, wow. O, shit, czy to są ciała? Czy ja właśnie po ciałach biegałem? Okej. Dobra, czyli teraz dopiero zaczynamy praktycznie widzieć efekty tego wirusa.
Tam od tamtej strony zamknęli obóz. No dobra. O kurde, ej! Halo? Halo? Okej, poziom 2-4, nie zbadano. Chelsea. Okej. Coś tu jest, zobaczcie. Odkryto narzędzia. Dobra, zobaczmy, co to znaczy narzędzia. Czy mogę tu coś znaleźć sobie? Dobra, okej, czyli mamy takie rzeczy. Uwaga, jakieś narzędzia znaleźliśmy, dobrze. Czy coś tu jeszcze będzie? Przeszukajmy. Nie wiem, do czego są narzędzia, możliwe, że do craftingu, albo do naprawy przedmiotów, o ile taka jest, tak sobie już tutaj... Na razie myślę w przód, nie wiem, może mi, wy mi zaraz powiecie. No tu jest coś jeszcze. Proszę bardzo, może nam się przydadzą jakieś narzędzia. Aha, będę odbijał teraz bazę, dobra, spoko. Nie ma problemu. Coś tu jeszcze jest, tu coś zaraz znajdziemy chyba. No tu jest coś, szukaj. Pociski wybuchowe, dobrze. I to chyba tyle, nie? Dobra. Tutaj się beta zaczynała. Aha, tu się beta zaczynała, dobra. No. Łata siła. No mówicie, że tu się beta zaczynała, dobra. No to... W betę nie grałem, więc spoko. Dlatego chciałem tą gierkę zobaczyć, nawet jak to w becie było, tylko nie zdążyłem jakoś tam, nie ogarnąłem się na czas. Ale to chyba było też na konsolę tylko, czy coś, sam już nie pamiętam. No Dark Zone to jest PvP, aha. Dark Zone. No tu jest pełno rzeczy, dobra, biegnijmy sobie tą ścieżką. Śmieszne takie nowojorskie uliczki, rzeczywiście. Dobra. Jak sobie biegamy? O kurde. Ja pierdzielę, dosłownie znowu jak u mnie, tak samo. Jak śmieci, kurde, nazbierają, później trzeba je wynosić. Gdy ci się nie chce wynosić śmieci, boom. Doge? Doge, ja cię nie mogę zastrzelić, ale... Chciałbym spróbować strzelić do ciebie, Doge. Nie, dobra, idźmy stąd. Chciałem sprawdzić, czy się da zabić, ale po zabiciu ptaka wiem, że nie. Wybierz nową misję. No idziemy po tą bazę operacyjną. Wiesz, że na ulicach w tej grze można spotkać Polaków? Naprawdę? No proszę. No kurde, no w Nowym Jorku to Polaków pewnie jest bardzo dużo. Znając życie. No w Ameryce, w Kanadzie i tak dalej, już o tym opowiadałem. Mogę, nie. Jaki Doge biedny, cześć Doge. Cześć Doge. Mogę cię jakoś dotknąć? Jestem złym człowiekiem. A co my tu mamy? Jakiś czerwony zone. Uwaga. Czybym tu musiał tutaj odbić to? Intercepting JTF radio traffic. Taking small arms fire. Small arms fire. Hoovers have us in their sight. JTF, hearing this? Please respond. Dobra, znowu zaatakowali. Tracking signal. Analysis complete. Uploading coordinates. Morning. Hostile forces approaching. No i znowu kurde mamy. Uuuu, ale ich tam załatwiłem. Ej, ten karabin jest mega dobry. Okej. Czy ja słyszałem kapitana Andersona z Mass Effecta? Dobra, tu gdzieś lucik jakiś jest, zobaczmy co tu poleciało. Apteczka, dobra, apteczka się jak zawsze przyda. Dobra, i zobaczmy. Maska więzienna. O kurde, ale będę bad boyem, powiem wam. Tylko ciekawe, czy to jest wygląd, czy to jest jako maska. Plus 2 punktów doświadczenia za zabójstwo, dobra. Załóżmy sobie, proszę bardzo. Trochę lepsze giry zaczynamy zdobywać, to dobrze.
I zobaczmy, czy ta strefa, ta czerwona, która tam była, teraz to jest baza pewnie. A nie, dobra, czyli dalej to jest czerwone. Spróbuję tam wejść do tej czerwonej strefy. Ty zwyroluj jak mogłeś, no nie chciałem, no przepraszam. Nie moja wina. Próbowałem wejść w interakcję. Tylko jak tutaj wejść do tego czerwonego? Znaczy to wygląda jak jakaś strefa skażenia. Wymagany filtr 01. Okej, dobra, to ja mam chyba filtr taki, nie? W masce. No taka maska powinna nam chyba wystarczyć, no mam jakąś dobrą maseczkę. Jak ja mam tutaj wejść, powiedzcie mi. Tu nie mogę wejść. Active echo beacon detected. What? Coś tutaj znalazłem? Active echo beacon. Here. Make it last, okay? This food belongs to us now. Drop the goods and get the hell out of my sight. Okay, to był Murzyn. We're taking the garden next. Kurde. No to powiem wam, że grubo. Jak ja mam to wyłączyć? Zbierz, dobra, zebrałem sobie to. Ej, ja zostałem chyba w tym. Okej, dobra, teraz się wyłączyło. Spoko, dobra, ja musiałem tutaj wejść, powiem wam. Zaraz znajdźmy, co to jest. Aha, bo tu wykrywamy po prostu, mamy wykrywać. Dobra, czekajcie, obejdźmy to dookoła i zobaczmy, czy możemy tam rzeczywiście wejść. Nie, okej. Czy według ciebie The Division to przyszłość MMORPG? Jeśli ma być szczery, to jeszcze aspektu MMORPG w tym nie widziałem, poza tym, że było parę osób w tym. Było parę osób w lobby, czy coś w tym stylu. Więc jeśli ma być szczery, no nie wiem, no... Wygląda na całkiem spoko, no ale no co mam powiedzieć? Co mogę jeszcze powiedzieć o tym? No jak spotkam jakichś graczy, Dark Zone, jakieś PvP i tak dalej, no to spoko, to można wtedy doceniać. Echo available for playback nearby. Tutaj nie da się wejść jakoś, nie mogę znaleźć żadnego wejścia. Może na przykład mogę walnąć tutaj? Nie mogę wysadzić. Okej, no to słabo. Czekajcie. W Dark Zone zobaczysz. Aha, czyli to w Dark Zone się zacznie. Dobra, czekajcie chwilę. Jako zrobię sobie jedną rzecz. Nas powinno mniej lagować nieco, ale dajcie mi tylko sekundkę. Dajcie sekundeczkę, ja tylko tutaj ustawię jedną rzecz i będzie o wiele lepiej się oglądało. Przynajmniej tego mam nadzieję. Wyskakujące okno, to wyłączymy sobie. Op, i tak powinno być mega dobrze. O, i tak lepiej też będzie mi się czytać czat. No i od razu jest lepiej. Przynajmniej dla mnie. A, tą strefę skażenia, dobra, w tyłku ją mam. Idziemy dalej. Do tej misji. Załóż bazę operacyjną. Coś tam jest. Aha, dobra, to jest napis. A jest jakiś koleś. Aha, czyli to jest ta baza tutaj. Na ich miejscu nie nazywałbym po prostu gry gro MMO. This is Division Agent Fei Lau, empowered and authorized by Executive Order and DHS Directive 51. Whoever you are, we're under an all-out assault. I'm not sure how much help you... Oh, screw it, we'll take anything you can give us. Now, how are you on my comms? We've got your back. Just try not to shoot at anyone who's trying to help you. Over. Dobra, czyli musimy komuś tutaj najwyraźniej pomóc. Unit 43, be advised, you have incoming division agents as backup to your location. About damn time you got us some help. Get him here right now. Foster, we need support on the stairs. Martinez, move up on the flank. Go, go, go. Uwaga.
Boom! Ale dostałem kurde teraz, trochę głupio się wystawiłem. Trochę rzuca tą bronią, uwaga. Najwyraźniej po prostu zostali zaatakowani tutaj ci goście. O, jakiś ludzik poleciał, zielony. Oh shit! Ale dostałem. Jest jakiś dowódca. Zobaczcie. Ale dostał. Dobra, dwa zielone itemy. Jeszcze jeden koleś dostał nam. Dobra, tylko... Aha, dobra, to musimy zejść chyba jednak na dół. Dzień dobry. Dobra, załatwione. A nie, jeszcze ich tam jest, kurde, trochę. Wysadzony. Dobra, co my tutaj mamy? Ochraniacze, jakiś ten... I ten... Jakiś uchwyt. Dispatch, situation outside is now under control. My official report, the division saved our sorry asses. Thanks for the report, Bravo Squad. Stay alert out there and keep it frosty. I'm glad you made it. Now let's rebuild our base. Go on in and have a look around. I finally got some transportation, so I'm inbound. Let's do this. Zobaczcie. Mamy ten, ochraniacze motocyklowe. Dobra, to jest raz. Pancerz jakiś tutaj, kabura strażnika, jakiś lepszy ten, do pistoletu, do przytrzymywania. Coś jeszcze tutaj mamy może? Chyba nie, tu raczej nic nie mamy. I uchwyt na piąty poziom. Czy my już mamy kolejny poziom, czy mamy już czwarty poziom? Nie, mamy chyba dalej trzeci poziom. A nie, już mamy czwarty poziom, patrzcie, dobra, możemy sobie tą lepszą kurteczkę założyć, to jest dobrze, chociaż tyle. Ale ktoś powiedział, że można zmienić sobie w ustawieniach, żeby strzelać jakby z pierwszej osoby. Teraz zobaczmy, czekajcie, bo to może być całkiem ciekawe też. Znaczy z trzeciej też fajnie to ładnie wygląda. Ale jak już sprawdzamy, to sprawdzamy, co nie? Przybliżenie, przybliżanie walka, przeładowanie, celuj, bla bla bla. Umiejętność agenta, kółko od myszki, automatyczny bieg, ekwipunek, zarządzanie grupą, umiejętności i talenty. Popatrz na pierwszego członka, na drugiego muszę na członki patrzeć. Pocisk zapalający, zjedz batonik, zjedz konserwę. O kurde, jakie tu są makra, ej, powiem wam. Gdzieś tutaj było... Pod którym to guzikiem było, mniej więcej? Miota, znaczy, powiem wam, że strasznie tą bronią rzuca, jak strzelacie. Cel, przeładowanie... Celuj, no to już mamy celowanie. Oznacz cel pod Z-ką, a czyli jak w Battlefieldzie trochę. Zarządzanie grupą, talenty... Przecież w Division masz single lub co-op, naprawdę dobrą fabułę, jednak jest większy nacisk na multi. PvP w Dark Zone jest świetne, jak masz ekipę. No to, kurde, to spoko, znaczy, to co ja mówiłem, jeżeli jest jakiś survival w tym, bo to jest mega dobra podstawka na to, by jakiś survival zrobić, nie? Co mówiłem? Zrobić z czegoś takiego, takie ten, nice. Ok, jestem w jakiejś bazie. Mam umiejętności. Talenty. Co to za talenty? Do odblokowania kolejnego slotu 5 potrzebuję. Piąty poziom. Ok. No jest pod E i to są jeszcze jakieś sloty, dobra. Na razie chyba nic tutaj nie zrobimy, niestety. Z tego co wiem, nie ma jeszcze opcji pierwszej osoby. Aha, dobra, spoko. Dobra. No ale byłoby fajnie, fajna taka opcja. Agent, we need our base up and running and we need to show the people of New York they're getting their city back. Our base of operations has potential, but right now it's a piece of shit and we've got no one to staff it. To get this place where it needs to be, we need people who know what they're doing. Like doctors. There's a virologist running a field hospital over at Madison Square Garden, but the whole area has gone to shit. With her, we can get our medical facilities online. Without her... The JTF commander Benitez is out in the field and he's gone offline. Bring him back. We need him to set up a functional security wing and it'll do a hell of a lot for morale. Czyli teraz będziemy musieli pozbierać ludzi po prostu. We've also got to restore basic services. We need power and the intel the grid can give us. They had a guy working on that, but it sounds like he ran into trouble patching us in. Without him, it's lights out. Okej.
O co chodzi w tej grze? O kurde, dobra. Okej, jakiś sprzęt. Tu są maski jakieś. Okej, to można kupić jakieś rzeczy. Uzbrojenie. A jakie karabiny tu mają, jakiś na piąty poziom. O kurde, ale to już chyba ja mam taki, nie? To jest lepszy pistolet, ale nie, no nie będę kupować na razie. Nie będę kupować rzeczy, bo naprawdę to jest bez sensu, tak mi się wydaje teraz. Na 100% pozdobywamy jeszcze rzeczy. Right, co tu mamy jeszcze? Modyfikacje. O, właśnie, zerknijmy na modyfikacje. Powiększony magazynek, PQ-15, czerwień, to jest jakiś laser, celownik, ACOG, uchwyt. Ale dobra, uchwyty mamy na szczęście. Zobaczmy na ten, na tą postać naszą, torby, nie. To ulepszenie gdzieś ja tutaj miałem chyba, nie? Tutaj, o jest. Okej, pasuje do M4 policyjny, no. O, to piąty poziom wbijemy, będzie idealnie. Okej, o co chodzi w tej grze? W tej grze chodzi o to, że gdzieś tam został wypuszczony jakiś wirus, który bardzo szybko się rozprzestrzenił i po prostu powstała panika, chaos, miasto w ogóle zaczęło, no wiecie, zaczęło się grube akcje robić na zasadzie takiej, że... The security wing needs some love and Captain Benitez. The JTF loved the guy. He can mobilize them and help us get the intel and firepower we need to get all these hostiles off the streets. No, więc po prostu zaczął dziać się chaos, miasto popadło w ogóle kompletnie. Teraz musimy uratować całe miasto. Investigate the origin of the virus and start getting more supplies for civilians, but for us as well. A czyli teraz będziemy musieli po prostu cały skład tutaj sobie ogarnąć. The tech wing has obviously seen better days. But if you can get Rhodes back here, he's apparently got a lot of tricks up his sleeve. Former PMC, I think. Knows more than you think he does. I suspect he'll be very useful. Mhm, powiem wam, że w tym momencie to trochę wygląda, jakbyśmy garrison dosłownie ustawiali sobie. Hey. Bad news. I'm not going to be able to get out there, not with my goddamn leg like this. I'll do what I can from here, but it's not the same. You have no idea how much I wanted to be in the field. I trained for a scenario like this my entire life, but it's worse than anything we could have imagined. You know how they won't let you get too close to anyone, so it won't mess you up when you're finally activated? Well, I did that, and it didn't fucking work. I'm attached. These are my people. This is my city. We're taking it back. Oh. Look, you need to... Yeah, okay. Okay. They're counting on us. O Boże. Let's not let them down. Ubisoft, weź, bo się zaraz powymiotuje. Powymiotuje. Nie wciskaj mi emocji, kurde, do gardła, bo się naprawdę zwymiotuje. Czy spokojnie, znaczy okej, okay, no dobra, no, no jest, jest. A czy spokojnie zrobiona kampania jakby, nie? Tak co, to wygląda solidnie, nie? Podoba mi się. Problem jest taki, że te emocje. Błagam. Nie wciskaj mi tego, kurde, między zęby. Okej, okay, zobacz gracza. Zapraszaj innych agentów do swojej grupy. Dobra, możesz zapraszać lub dołączać do swoich znajomych z poziomu menu zarządzaj grupą, bla bla bla. Grupę wyżej z poziomu punktów zarządzania rozgrywki. Dobra, to już wiemy. No, główny bohater nie ma ten. Czy chcesz poszukać grupy? Chyba nie. Chyba nie potrzebuję grupy. Wybierzmy misję, no właśnie, zróbmy tą misję w końcu. Listen up. I spent 6 years in medical school. I don't give a shit what you saw on TV while you were jerking off to soap operas in your mom's basement. But setting a bone isn't pretty. You want your buddy fixed? You get your gun out of my face. Is that a threat, bitch? I'm just telling you the truth. Trzeba będzie ją uratować. We've got a rioter takeover at Madison Square Garden. The JTF and Sarah were using the site as a field hospital, but armed hostiles swarmed in. Now they've got the med staff as hostages. We need them, especially Jessica Candle. The viral. We've got a lot of hostiles inside, agent. They're holding Dr. Candle and her staff. Whoa! We need those personnel back at the base so we can get the medical wing functional. Dobra, czyli musimy odbić teraz szpital, w którym przetrzymywana jest jedna z lepszych lekarek, czy też, Boże, pani doktor.
I ona teraz zajmuje się jakimiś tymi gościami, wiecie, tymi z bojówki. Możesz ty kur... Ja cię tutaj nauczę manier! Możesz w mordę! Skąd on tu się wziął? Dobra. Niech będzie. Owinięci. Nice, porobię nim. Leć do Dark Zone'u. No nie no, dajcie mi zrobić tam misję, to później pobiegniemy sobie do Dark Zone'u. Znaczy ja nie wiem, jak to się skaluje, bo... Wydaje mi się, że ja z moim trzecim... What the fuck? Okej, Nie no, jakbyś chciał... O Boże, nie, takich rzeczy ja nie mogę pokazywać. Trochę prywatności, człowieku, schował się... O mój Boże. Okej, czy coś na tych monitorach sobie ujrzymy, czy nie? Raczej spokój. Użyj klawiatury. No nie, blue screen wyskoczył. Let's see what I can find. Can you see the CCTV, blue screen? Looks like Candle and her staff are being forced to treat their wounded. Halo? That's the only reason they're still alive. Inferno spell. Halo? Halo? Słuchać mnie? A kuku? Dzień dobry. No cześć, słuchać mnie czy nie? Cały czas ciebie słychać. Ale jak mnie cały czas słychać? Bo aktywacja jest głosowa w grze. Co ty pieprzysz? To ja chodzę po mieście i gadam jak debil? Dokładnie. Nawet jak dołączałem do ciebie i się wczytywało, to cały czas ciebie słyszałem. Ja pierdzielę ze mnie głupek. Dobra, chodź, idziemy razem, stary, porobić. Ale fajne, znaczy trochę spoko nawet. Boże, ale musiałem być, kurde, dziwny. No to lecimy, ziom. Widzę, że masz 10 poziom, kurde, ty już trochę grasz, co? Ja gram na ruskiej wersji. Russian! A jaka to jest różnica? Niczym się nie różni prócz napisów i audio. Aha. A czemu grasz na ruskiej? Albo taką kupiłem, no. Aha, taką kupiłeś. To jak ty grasz ze mną? Ja nie mam ruskiej wersji. A nie, o to chodzi, że gra jako taką można normalnie grać z każdymi, tylko że po prostu jest język rosyjski. Aha. Pisany i czytany. Suka, blit. Sumie, no i to samo. O, stary, tych tutaj murzynów trzeba. No kurde. Ale ich jest teraz tam u góry. Uważaj. Ale przecież mi się wpakowali. Tutaj to jest pikuś. Mówisz? A są jakieś trudniejsze elementy? Szczerze, jeżeli zaczniesz robić tak jakby dungeony, no, to tam jest ciężko. Wiecie, nawet nie wiedziałem, że takie rzeczy tu są. Kurde, dalej nie mogę zdzierżyć faktu, że chodziłem po mieście i gadałem jak debil. O, jakieś bossy chyba to są, co? Ci goście? Bardziej opancerzeni. O kurde, jeden podchodzi do mnie. Oum, skasowany. God damn it. Dobra, a powiedz mi, na przykład mogę tutaj zmienić, żeby było aktywowane na guzik głos, czy jak? Szczerze? Nie powiem ci, bo sam nawet nie wiem. To dziwne, bo ja widziałem, że tam pod C chyba się klikało. Jakiś ludzik tu może być? Kobieta mi się wcina. Mówisz kobieta? Dzień dobry, pani kobieto. Pozdrów ją ode mnie. Jak ma na imię? Kobieto, bądź cicho.
Kobieto, bądź cicho. Pozdrów ją ode mnie tam, stary. Niech se gada. Kobieta to znaczy więcej osób. Ale nie wiesz, z kim rozmawiasz. No kurde, czekaj, zastanawiam się. Kojarzę głos, no. Może nie będę ci mówił o Windowsie czy coś, wiesz. Boże, to ty panciaki jesteś? Ja pierdzielę, ty masz w ogóle inny głos teraz. Zmienił ci się głos? Zmężniałeś, powiem ci. Takie rzeczy to tylko po ślubie. Oj, nie, na stary, nawet nie chcę ten. Nie chcę wiedzieć, co się stało. Właśnie. Kobieto, bądź cicho. A zrobimy to już tutaj. Jakaś klinika, kurde, co to mam? Boże, przecież to jest ten. To jest, kurde, normalnie boisko. Ja na takich byłem dosłownie, takich podobnych, tylko że w Toronto byłem. Wow. Prawie jak spodek w Katowicach. No, troszkę. A tam są murzyny, uważaj. Nie byłem. Siedziałem w domu z dzieckiem przez tydzień. A wiesz co, nawet widziałem. No. Daddy Week, dokładnie. Uuu, ale ich tam wysadziłem. Czekajcie, ja biegnę, czekaj, przebiegnę sobie. Kurde, walnąłem głową w stołek. Jolo, ja lecę. Chyba mają po piąte poziomy, nie? Już musi być jakieś przejście chyba. Trzeba iść do przodu. Ja już jestem tutaj. O, jakiś Mikołaj dmuchany. A nie, to z tektury. Jezu, to jakaś pani jest. Panciak, zostaw tą panią! Dobrze. Dobra, porąbione. Wszyscy na grę wchodzą, żeby pogadać z Nexusem, no. Znaczy teoretycznie, ale to ty jak w ogóle do mnie dołączysz? Tak o, po prostu kliknąłeś na mnie? Czy masz mnie w znajomych, czy jak? A wiesz co, przecież od dawna mamy siebie w znajomych. A dlatego, dobra, no tak. Coś mi tu poleciało. To jeszcze chyba za czasów, jak grałeś w Duel of Champions czy coś na stylu. O właśnie, bo to chyba było na tym, nie? O kurde. O, nie wierzę, nie trafiłem. Ale nie mogę walić tak full auto. Czekaj, muszę za... Stary, spały na sleje. Jakiego mu placka sprzedałeś, no. Ej, biegnie jeszcze jeden. The escort party's taking heavy fire from the roof. They can't move until you get up there and take down that gunner. Stary, powiem ci, amunicji mi zaczyna brakować. Za chwilę powinien być resupply, tak zwany. No, to by się przydało. Czekaj, idę założyć czapkę ładną z Polarem. Zaraz założymy sobie nakrycie głowy. Modna czapka polarowa. O kurde, jaka czapucha. Zobaczmy. Zwykła kurtka. Nie, bierzemy sobie nowoczesną obcisłą kurteczkę. Jeansy, nie, buty zostawmy takie były, koszule. Ara, panciak, ubrałem czapkę, bo mi zimno. Chodź. Jaka modna czapka. Let's go. Coś będzie, nic nie ma raczej. O kurde, my jesteśmy dosłownie tutaj, gdzie ten, gdzie światełka są wszystkie i tak dalej. No dokładnie. Im dalej w ogóle jesteśmy, tym gorzej słychać, czy jak? A wiesz co, to chyba różnicy nie ma. Aha. Ale włażę to już do góry. Tak jakbyśmy siedzieli na tym spiku, no nie? Aha, ale powiem ci, jakość jest naprawdę dobra.
Alpha Escort. We have an agent. Jestem już tutaj u góry, jak coś. Affirmative. Jest modna, bo ją nosisz. O, i tutaj powinna być skrzynka do resupplya. O, jest, dobra, jest, 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 no. Tylko nie mogę jej użyć. What the fuck, nie mogę jej użyć. A dobra, jest, dobra, teraz mogę. O, stary, ale teraz mnie uratowało to. A rzucam granat. Kurde, ale ładne banie wchodzą. Tylko trzeba pojedynczo strzelać. O, akurat ja osiągnąłem 11 poziom. Nice, ja muszę piątkę wbić, wiesz. A może jak zrobię tą misję, to będzie. Lecę na pałę. Dlatego wiesz, dlatego najlepiej tutaj się gra w dwie albo cztery osoby, ponieważ robiąc zadania szybciej się XP i tak dalej. Serio? A tu nie ma jakiegoś ogranicznika, że im więcej osób, tym gorzej jest? Nie. Aha. Jak w tej bazie, bo teraz robisz misję dla bazy, żeby odblokować skrzydło medyczne bodajże. Jak odblokujesz sobie wszystkie trzy skrzydła, w tym skrzydło to obronne, no, to masz jeden perk, co zwiększa ci expo o 10%. O, oh, wow, nice. Ej, jest jakiś goleś, boss? No go wystarczy zabić. Pomyślam się. Kurde, ale widzę, że level się skaluje, wiesz, bo teraz moby są strasznie ten, strasznie mocne. Dobra, po głowie gościa. A wiesz co, ja, ja się tymi mniejszymi zajmę, wiesz, tymi gorszymi. Fuck, ale rzuca tą bronią. Masakra. Ty, ale twardy jest koleś rzeczywiście. Ja mu spróbuję ładunek w twarz walnąć. What the fuck, on odrzucił to, dobra, idę po niego. Co, ty mi będziesz mi moje bomby odrzucał? Ja tu cię idę, kurde, gościu zgwałcić dosłownie. Got the medic safely across. Kando and all staff accounted for. No casualties. Yeah, zajebiście, dzięki. Wish I could have had your back out there, but I think we make a hell of a team anyway. When you get back to the base, we'll talk to Kando and we'll see what she can do for us. Dobra. Czekaj chwilę, ja sobie tu pozakładam rzeczy nowe, wiesz, bo mam jakieś. Ale chyba trochę gorsze. Będę musiał sobie założyć snajperkę czy coś w tym stylu, ponieważ ze snajperki jest duży damage. No właśnie. Na piąty, okej. Okay. Rękawiczki bezpieczeństwa mam jakieś. Jakiś karabin. Aha, nie, aha. A, dostałem tutaj strzelbę jakąś na czwarty poziom. Meh. Meh. Założę sobie ten. Ten uchwyt. Stabilność. Dobra, mam uchwyt. Aż, kurde, jeszcze mam jakiś tłumik, tylko zmniejszone zagrożenie. Czy warto jest nakładać tłumik, myślisz? Bo to coś daje, ale nie wiem, czy to. To chyba nie redukuje obrażeń z tego, co widzę, więc wezmę. Szczerze, nie powiem ci, bo nie wiem. Miałem niby tłumik założony, a tak naprawdę on nic nie dawał. A czy on tam ma zmniejszonego zagrożenia? Nosi chyba statystyki. No. Zakładam. Dobra, ja mam shotguna. Ja tam sobie nie zakładam. Raz grałem shotgunem i było spoko. Czekaj, bo mamy tutaj, panciak, czekaj, bo to będzie kącik porady, stary. Uwaga. Ej, czy to jest normalne, że dziewczyna mówi do mnie, żebym się do niej nie odzywał, ale się do mnie uśmiecha i sama się do mnie odzywa? Panciak, to ty jesteś w małżeństwie, stary, ty powinieneś wiedzieć takie rzeczy. Co to oznacza? Olej to, graj w The Division. No, stary, dosłownie. No nic, powiem ci tak. Rób tak, jak dziewczyna ci mówi i tyle.
kącik porad sercowych, kurde, mamy tutaj. Jeżeli dziewczyna mówi, że masz tak to robić, jeżeli tak chce, to proszę bardzo, no. No co zrobisz, no? Kurde. Dobra. No więc, a zapytaj się jej... Wiesz co najbardziej... No? Wiesz co jest najbardziej wkurzające w tej grze? System tych jakby przylegania do ściany, bo jeżeli ja sobie przylegnę do ściany i mnie zaczną napieprzać, a jak chcę, nie wiem, odskoczyć czy coś, to nie mogę się odlepić, a... Mówisz? No to dziwne. Jak chcę normalnie, wiesz, poruszać się, przeskoczyć, to nie ma opcji skakania, tylko jest, wiesz, przeskakiwanie pod kontrolem przy innym klawiszu, jakim sobie przypiszesz. No to dziwne, bo jakoś się przylepiam i tak, w sumie jakoś tak, nie wiem. Boże, jak mi młoda, kurde, krzyczy. Czekaj, zrobimy tą misję, słuchaj, czy jesteś jeszcze? Halo? No halo, halo. A, dobra, jesteś, nie, bo wlazłeś i zniknąłeś jakby. A, bo ja cię nie widzę. Tak jakby ma swojego tego save'a. Aha, dobra. Powiedz mi tylko, jak skończymy tę misję, to spróbujemy... A do Dark Zona możemy się przejść, czy nie? Możemy, spokojnie. No to ja bym się przeszedł, wiesz? Bo tam, wiesz, bije się osobny level, no nie? Na początku to masz pierwszy poziom. Dobra, spoko. Fajny The Division, no jest całkiem spoko. A czekaj, bo cutscenka. Thanks for getting me out of the garden. I've been in some hostile work environments before, but Jesus. Of course, it's not like this place is going to win any prizes either. Antique equipment, zero staff, patients lining up out the door. This isn't going to cut it. We're doing the best we can, Dr. Candle. Any suggestions you might have, I'm happy to listen. I know. Beggars, choosers, all that crap. What matters is beating this thing, but I can't do that without knowing more about it. Here's a good place to start. Sarah is pretty sure Dr. Gordon Amherst had something to do with the outbreak. God. That asshole. Saw him present a paper at Columbia once, he nearly started a riot. He's part of this? I need to talk to him. Anything of his you can find. Notebooks, laptops, close personal friends, I need that too. And we need to talk about live samples and antibodies. You're gonna be busy. And you'll be? Fixing this. Saving lives. Now, if you'll excuse me, I'll get started. Okej, oddałem. Dobra, no to ja tutaj ten, czekaj, kończę nagrywanie i zaraz się zobaczymy na kolejnym odcinku. Joink.